Добрый вечер. Dobry wieczór. Halo, słyszy mnie pan? Nazywam się Paweł Wyszyński. Prowadzimy badanie na temat usług telekomunikacyjnych, aby pomóc ich dostawcom lepiej zrozumieć opinie i potrzeby klientów. I chciałem zapytać, czy zgodziłby się pan wziąć udział w takim badaniu? Dziękuję zatem. I na początek chciałem zadać panu kilka takich ogólnych pytań. I proszę powiedzieć, w jakim jest pan wieku? 45 lat. I proszę powiedzieć, czy jest pan użytkownikiem prywatnego telefonu komórkowego, tak czy nie? I chciałem, aby skupił się pan teraz na swoim głównym prywatnym telefonie, to znaczy takim, którego używa pan najczęściej. I proszę powiedzieć, w jakiej sieci posiada pan swój główny prywatny telefon komórkowy? W telekomunikacji. Czy ma pan telefon komórkowy w telekomunikacji polskiej? Halo? Stacjonarny. Ja pytam tutaj o telefon komórkowy, czy o pana się, o to w jakiej sieci ma pan swój telefon komórkowy? Orange. I proszę powiedzieć, czy ten telefon w sieci Orange jest na kartę, na abonament, czy w systemie Mix? Czyli na kartę, rozumiem. I tu mam tak, tutaj pojawiła się taka informacja, że z tą grupą docelową użytkowników, czyli z użytkownikami telefonów na kartę, przeprowadziliśmy już wystarczającą ilość rozmów, więc niestety nie mogę kontynuować, ale bardzo dziękuję za zgodę na rozmowę ze mną. Jeszcze dobrego, spokojnego wieczoru. Dziękuję. Halo? Halo, halo? Halo? Dobry wieczór. Nazywam się Paweł Wyszyński. Obecnie przeprowadzamy badanie na temat usług telekomunikacyjnych, by pomóc ich dostawcom lepiej zrozumieć opinie i potrzeby klientów. I chciałbym się zapytać, czy zgodziłaby się pani wziąć udział w takim badaniu? Oczywiście wszelkie pani odpowiedzi powstaną poufne i będą użyte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jedynie do zbiorczych zestawień statystycznych. A chciałbym się zapytać, czy można jeszcze do pani dzisiaj później zadzwonić, pracując do 21, ewentualnie jutro, jutro pracujemy tak od 10 do 18 w poniedziałek w przyszłym tygodniu. I proszę powiedzieć, o jakiej godzinie najlepiej do pani zadzwonić? Czyli za około południa spróbować do pani zadzwonić. Już nie będę pani przeszkadzał, dziękuję za tę rozkładę i spróbuję jutro, ja albo ktoś z naszego studia badawczego do pani zadzwoni. Dziękuję za to. Jeszcze dobrego, spokojnego wieczoru. Dziękuję. Nazywam się Paweł Miszomirski. Jestem antyżerem. Prowadzę badanie na temat usług telekomunikacyjnych, by pomóc ich dostawcom lepiej zrozumieć opinie i potrzeby klientów.
I chciałem się zapytać, czy zgodziłby się Pan wziąć udział w takim badaniu, w takiej ankiecie telefonicznej? Nie chciałby Pan? To już nie będę Panu przeszkadzał. Dziękuję za to. Do widzenia, do usłyszenia. A ma Pani telefon komórkowy? Nazywam się Paweł Miszomirski i jestem ankieterem firmy badawczej. Obecnie przeprowadzamy badanie na temat usług telekomunikacyjnych, aby pomóc ich dostawcom lepiej zrozumieć opinie i potrzeby klientów. I chciałem się zapytać, czy zgodziłaby się Pani wziąć udział w takim badaniu? I obecnie przeprowadzamy badanie na temat usług telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, aby pomóc ich dostawcom lepiej zrozumieć opinie i potrzeby klientów. I chciałem się zapytać, czy zgodziłby się Pan wziąć udział w takim badaniu? I proszę zapytać nie tylko o tej ostatniej wizycie. Obecnie przeprowadzamy badanie na temat usług telekomunikacyjnych, by pomóc ich dostawcom lepiej zrozumieć opinie i potrzeby klientów. Obecnie przeprowadzamy badanie, lepiej zrozumieć, czy zgodziłaby się Pani wziąć udział w samą poufnie, aby zlepszyć zestawienie statystyczne. Dobry wieczór, chcę mam kiedy badanie na temat usług telekomunikacyjnych, zrozumieć opinie i potrzeby klientów. Czy zgodziłaby się Pani wziąć udział, lepiej zrozumieć, aby zlepszyć zestawienie statystyczne. Lepiej zrozumieć, czy zgodziłaby się Pani wziąć udział. Dobry wieczór, lepiej zrozumieć, chcę mam kiedy zrozumieć opinie i potrzeby klientów. Czy zgodziłaby się Pani wziąć udział, lepiej zrozumieć, aby zlepszyć zestawienie statystyczne. Lepiej zrozumieć, czy zgodziłaby się Pani wziąć udział. Dobry wieczór, lepiej zrozumieć, chcę mam kiedy zrozumieć opinie i potrzeby klientów. Thank you.